Teraz ja chcę wam powiedzieć świadectwo. Świadectwo też mojej pokuty z zeszłego tygodnia. Tydzień temu Artur i Agata wysłobodzili słowo odnośnie perspektywy proroczej w służbie, w życiu, w biznesie. O tym, żeby wpuścić perspektywę proroczą i patrzeć szerzej na rzeczy. I jak oni wysłobodzili to słowo, to stałam tam i widziałam, jak dwoje ludzi rozkuwa mi kostki z kajdan. To były takie grube kajdany. Nie aniołowie, tylko ludzie mi rozkuwali kostki przez uwolnione słowo prorocze. Chcę wam powiedzieć, że kiedy oni mówili to słowo, to ja zajrzałam w swoje serce i widziałam w nim grzech. Widziałam, że w moim sercu zapędziłam się za zarabianiem pieniędzy i to na pierwszym miejscu postawiłam obowiązki dnia codziennego i firmy ani Boga. I niby wszystko było z pozoru dobrze, bo była z pozoru dobra intencja, bo chcemy zarabiać pieniądze i rozwijać się jak najbardziej, to jest dobre, więc rozumcie mnie źle. Ale to nie Bóg był na pierwszym miejscu. To Jego bardziej traktowałam machinalnie. I co to spowodowało? To spowodowało, że patrząc na rzeczy dnia codziennego, przestałam zwracać uwagę na to, co mówi Bóg. Przestałam przychodzić do Niego i pytać się, co dalej, jak dalej. I chcę wam powiedzieć, że jakiś czas temu przyszła też do mnie jedna osoba i zapytała mnie, dlaczego tak ciężko pracujemy, dlaczego tak ciężko pracuję tyle lat i robimy wielkie rzeczy, a nie zarabiamy dzisiaj takich pieniędzy, jakie powinniśmy. Bo to jest prawda, robimy wielkie rzeczy i dużo pracujemy. Ja nie odpowiedziałam nic wtedy tej osobie. Przyszła mi tylko myśl do głowy, że Bóg musi zająć swoje miejsce. Pierwsze miejsce w życiu człowieka. I wieczorem, kiedy się modliłam, dostałam werset, który chcę wam przeczytać, bo on jest dla mnie ważny. Otwórzcie sobie Księgę Ageusza, bo jest długi, więc warto, żebyście sobie popatrzyli na to. Księga Ageusza, pierwszy werset od drugiego fragmentu. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czyż już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zmuchnąłem, to dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zerubabel, syn Szaltiela i arcykapłan Jozue, syn Jehozadaka oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana, swojego Boga i słów proroka Ageusza, gdyż to Pan ich Bóg go posłał. I lud przejął się lękiem przed Panem. Ageusz zaś posłał Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówi do ludu. Jam jest z wami, mówi Pan. Wtedy Pan poruszył ducha Zerubabela, syna Szaltiela, namiestnika Judei i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehozadaka i ducha całej reszty ludu, tak, że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga. Dnia 24 miesiąca 6, w drugim roku króla Dariusza. W siódmym miesiącu, 21 dnia miesiąca, doszło proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Mów do Zerubabela, syna Szaltiela, namiestnika Judei, arcykapłana Jozuego, syna Jehozadaka i do całej reszty ludu. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? Lecz teraz bądź mężny, Zerubabelu, mówi Pan. Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehozadaka. Bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan zastępów. Do dzieła, bo ja jestem z wami. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale
mój duch jest stale wśród was i nie bójcie się. Gdyż tak mówi Pan zastępów jeszcze raz, za małą chwilkę, poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię tę dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. I w tym kawałku, słuchajcie, bardzo mnie dotyka to, jak czytam tutaj, że Boży dom leży w kurzach, a każdy z nas gorliwie krząta się koło własnego domu. I po tych słowach uwolnionych przez proroka jest pokazane, jak Izrael zaczyna pokutować. Jest pokazane w ogóle posłuszeństwo do nauki apostolsko-proroczej. To jest krok po kroku pokazane, co trzeba zrobić w takiej sytuacji. Wysłuchali głosu Pana Boga swego i słów proroka, gdyż to Pan, ich Bóg, go posłał. I lud przejął się lękiem przed Panem. Pierwsza rzecz to jest posłuszeństwo nauce apostolsko-proroczej, która przyniesie pokutę. Pokuta, czyli bojaźń Boża. A ta nauka apostolsko-prorocza daje nam Słowa Boga. Drugi element to jest przyjęcie tego Słowa przez wiarę. I zastosowanie tego w życiu, w ruchu. Wiecie, ja zrozumiałam jakiś czas temu, dzięki temu Słowu, że wiara nie jest jakąś magią, tylko wiara jest sposobem życia. To po prostu trzeba wziąć i zrobić. I zobaczcie, co oni zrobili. Przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga. A rozwiązaniem na to jest Słowo. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie. I ukaże się w nim w chwale, mówi Pan. Chcę wam powiedzieć, co dla mnie znaczy idźcie w góry. Idźcie w góry oznacza dla mnie podejmowanie wyzwań, czyli wychodzenie z miejsca komfortu i wchodzenie w nowe rzeczy. Oznacza dla mnie modlitwę, bo tylko w modlitwie mogę odbierać to, co mówi do mnie Bóg. Mogę wziąć perspektywę proroczą. Tylko w komorze mogę zobaczyć to z innego miejsca. I trzeci punkt to jest to, że tylko z góry, czyli z innej perspektywy mogę zobaczyć szersze, większe rzeczy. Do tego, co wymaga zmiany. Bo zapatrzyłam się w jedno miejsce. Zobaczyłam się tylko w jeden punkt i nie widziałam żadnych innych rozwiązań. Będąc zaganiana, ściśnięta dniem codziennym w pracy. Nie widziałam żadnych rozwiązań. Dopiero jak uzmysłowiłam sobie w moim sercu podczas głoszonego słowa, że robię źle, jak zobaczyłam ten grzech, że skupiałam się na czymś innym, a wydawało mi się, że cel jest dobry, a jednak gdzieś porzuciłam tą relację z Bogiem bliską, to, że On jest na pierwszym miejscu, to, że On wskazuje mi drogę, to, że dzięki Niemu mogę wziąć perspektywę proroczą i patrzeć na rzeczy inaczej. Patrzeć z perspektywy nieba, a nie z perspektywy ziemi. I ostatnia rzecz, bardzo ważna dla mnie, to jest posłuszeństwo, czyli brak zgody na grzech. Dlatego, że jak człowiek grzeszy, to w modlitwie, jeżeli nie spokutuje, nie jest w stanie głęboko odbierać tego, co mówi do niego Bóg. Więc trzeba, żebyśmy byli czyści. Ja sobie wypisałam w punktach takich trzech, co trzeba zrobić. Po pierwsze, trzeba postawić Boga na pierwszym miejscu i przestać ganiać z klapkami na oczach za tym, co jest tu na ziemi. Po drugie, trzeba przywrócić głębię modlitwy w komorze. I po trzecie, trzeba się nie bać. Bo jak czytałam cały ten fragment, co też sobie wpisałam, żeby wam przeczytać, to cały czas Bóg mówił do nich. Zaraz wam to znajdę. Jam jest z wami. Bądź mężny, bądź dzielny. Do dzieła, bo ja jestem z wami. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się. A rezultatem tego posłuszeństwa jest poruszą wszystkie narody, tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełni się ten dom chwałą. Budujcie mój dom, Jeruzalem,
święty dom Boga w nas. I na koniec, korzystając z okazji, chcę wam jedną rzecz powiedzieć. Bo ostatnio modliliśmy się przeciwko plotce. Ja chcę wam powiedzieć, jak plotkowałam, jak tylko przyszłam do tego kościoła. To też jest fajny kawałek, który wam przeczytam. Bo przyprowadziła mnie tu dziewczyna, która też była tu krótko. I zadzwoniła do mnie pewnego dnia i zaczęła krytykować zachowanie Artura. Czy jakieś słowa, które wygłaszał. I ja jej wtórowałam. I w połowie złapałam się w tym wtórowaniu. Ale nie przerwałam tego, pozwoliłam jej dalej mówić. I zaraz jak zakończyłyśmy tę rozmowę, to położyłam się do łóżka i zaczęłam się modlić. I to jest moje, to jest słowo dla mnie, które ja wzięłam. Zrobicie z tym, co chcecie. Ale chcę wam to przeczytać. To jest 4 Mojżeszowa, 12 werset. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu żony, kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żoną kuszytkę. I mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan, czy także przez nas nie przemawia, a Pan to usłyszał. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. I rzekł Pan nagle do Mojżesza, do Arona i do Miriam, przyjdźcie we troje do namiotu zgromadzenia i weszli we troje. A Pan stąpił w sukienkę obłocznym, stanął u wejścia do namiotu, wezwał Arona i Miriam, a oni wyszli oboje. I rzekł Pan, słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok, to objawiam wam mu się w widzeniu. Przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem, w całym moim domu jest on wierny. Z ust do ust przemawiam do niego i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on, dlaczego więc ośmieliście się wypowiadać przeciwko słudze mojemu Mojżeszowi. I zapłonął gniew Pana przeciwko nim i odszedł. Powiem Pan, że wam, że w miejscu, w którym wtedy byłam, to po prostu oblał mnie zimny pot. Dobrze, że wiedziałam, że Jezus za mnie umarł i że nie pokryje się trądem jak Miriam, to już wiedziałam. Natomiast chcę wam powiedzieć, że to skutecznie spowodowało, że spokutowałam z tego. I nie plotkuję na temat Artura Jagaty od tamtej pory, a już pewnie jestem z 5 lat w kościele. I to było moje i to słowo mnie naprostowało. Teraz się z tego śmieję, bo naprawdę wtedy dostałam im po twarzy, krótko mówiąc. Więc jest dla mnie bardzo ważne, żeby nie plotkować. Amen. Amen.